Bitom. Dzisiaj jest niedziela, 15 marca 2020 roku. Zaczynamy rajza. Dzisiaj taka rajza bezcelowo trochę, bo w zasadzie były plany, ale te plany poszły się paść. Sprawa dotyczy się tego, że dość nieoczekiwanie zakończyliśmy sezon narciarski. Czemu? No to myślę, że już każdy w Polsce wie, że był też taki odgórny przykaz, że ośrodki narciarskie mają być zamknięte, zawrzyte. I bez tuż mamy rajza. Rajza oczywiście też z ograniczeniami, tutaj nakazami nałożonymi przez władze w Warszawie. Wszystko to związane jest z tym, że no niestety mamy taki dosyć trudny okres praktycznie na całym świecie. Rozwinęła się pandemia koronawirusa. Niestety trudno powiedzieć, jak to się wszystko skończy. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Sprawa też się tyczy tego, że w najbliższym czasie były planowane rajzy związane z słupami granicznymi Prus i Austrii. De facto można to by było kontynuować, tylko że problem jest taki, że część tych słupów, które my mieli odwiedzić, pokrywa się z obecną granicą państwową polsko-czeską. A tu niestety jest problem. Niestety jest problem z tego względu, że od północy dzisiaj 15 marca 2020 mamy niestety ta granica zawrzyto. Słuchajcie, to się zdarzyło po raz pierwszy od czasów stanu wojennego w Polsce, że zawrzyto jest granica państwowa. To jest jakoś przyjechał. Leśniczy. Peszter. Kurde, zajmij ten służblech tam trze. Miałeś za dużo bajora na służblechu i bez służtre. Ktoś powie, no tak, roba. Dzisiaj ogólnie jest taka akcja, zostań w domu. Chodzi o to, żeby ograniczać swoje wyjścia z chałupy. No a ty se jeździsz na kole. Powiem tak, że mój hajmat to jest moja chałupa, ale to już tak do widzów. O, krzyż się kojarzy. A tak generalnie rzecz biorąc, to dotyczy to wszystko mianowicie tego, żeby nie gromadzić się w jakichś tam grupach osób do 50 maksimum można się gromadzić. No i to dotyczy wszystkich dziedzin życia, można tak powiedzieć. Słuchajcie, no mamy totalnie
totalnie sytuację po prostu, no wręcz niecodzienną, kiedy mamy zawrzyte kina, zawrzyte teatry, są też ograniczenia w handlu, jeśli chodzi o galerie handlowe, mogą być czynne no, sklepy spożywcze, drogerie, pralnie i apteki i fajrant. Żadne meble, żadne jakieś tam budowlanki, tylko te cztery rodzaje. Pralnie, spożywcze i apteki i drogerie. Oczywiście drogerie z tego względu, że no, sprzedawają środki dezynfekcyjne, bo to dzisiaj jest dosłownie tak chodliwy towar jak nigdy. Każdy się boi zarażenia, czy też jak to dziwnie nazywają, zakażenia. Kiedy włączysz telewizor dzisiaj, czy internet, czy cokolwiek, to tylko masz same wiadomości o zakażeniach, jakichś zarażeniach, epidemiach, chorobach. Dosłownie już idzie oszaleć od tego. Ja wiem, że to jest wszystko w dobrej wierze, bo media mają taką misję, że muszą informować. Ale tak jakby cały czas miał przy tym siedzieć, to po prostu bym chyba oszalał. Ja tutaj wcale nie krytykuję decyzji rządu, to jest we mnie wręcz nieprawdopodobne. Jak widać, rowerzyści też ruszyli, nie tylko. Prawdopodobne, żeby się zgadzał z pisowskim rządem, ale tak jak wiadomo, sytuacja jest nadzwyczajna. Nie chcę tutaj nikogo straszyć, bo to nie o to chodzi, nie panikować, to trzeba po prostu się stosować do tego. Wiadomo, że są tam ludzie też ze służb sanitarnych, którzy no, chyba raczej lepiej wiedzą, co robić, niż my, zwykli ludzie, nie? Dobra, no to koniec tych chorób, tych zakażeń, tych koronawirusów. Znaczy, pewnie jeszcze nie raz o tym wspomnę. Dosłownie człowiek jest tak zbombardowany tymi informacjami. Aha, jeszcze jest taka sytuacja, że jest niedziela, no nie? Powinno się iść do kościoła. Sytuacja jest taka, że w tym kościele maksimum 50 osób. Wyobrażacie sobie taką mszę? Bo ja nie. A kto się wilczo farosz, organista i cała ta służba? No niewiarygodna sytuacja. Dobra, piękna pogoda. Choć trochę zima jest, koło 5 stopni. Ale damy radę. Nie damy się chorobą, koronawirusem, będziemy walczyć. Thank you.
chyba mi się wydaje, że granica jest otwarta z tego co widzę. Chociaż jakieś człowieczki się szwędają. Nie wiem, że tam po prawej stronie widział. Ja myślę, że to raczej na pewno jest zagrożone. Tak mi się wydaje. No i to jest granie. Tak, jest policja, jest granica zamknięta. Tak, zamknięta granica jest. Tutaj to i ustawili, jest druga zagrodzona. Z tego co widzę. W żadnym wypadku nie ma przejazdu. Nie ma takiej opcji nawet. Nie ma takiej opcji. Nie przejadę. A więc jednak jest to prawda. Do Czech nie wiadomo. Po raz pierwszy w historii się mi to zdarzyło. Jechać tutaj i nie wjechać do Czech. Widzieć Republikę Czeską i nie wjechać tam. Coś niebywałego. Zagrodzona droga. Policja stoi i nie puszczają nikogo. Ja tam nawet nie podjeżdżał, no bo wiem, żeby mnie nie puścili, a jeszcze napytałbym sobie jakichś problemów. A to przecież nie o to chodzi. Widać, są patrole na granicy. Chodzili tam po granicy. No nie da się ukryć, mamy zamknięte granice. Tutaj by szło przejść, ale... Jak widać wojsko jest, to nie ma takiej opcji. Wojsko. Wojsko, wojsko. Nie ma szans i nawet nie próbujemy, bo wiąże się to z bardzo poważnymi konsekwencjami. Oczywiście też nie przejadamy, nie ma na to najmniejszych szans. Granica zamknięta. I cholery. Stało się to faktem. Granica jest zawrzyta. Wojsko, policja, straż graniczna, nigdzie nie wiadomo. Słuchajcie, po raz pierwszy w historii
pierwszych rajdów taką sytuacja się zdarzyła. Tam podjechał jakiś facet autem, pokazuje mi tam jakieś zaświadczenia. Być może jest tak, że pracuje na terenie Czech. I będzie mógł tam wjechać, niestety widać, że ewidentnie go nie puszczają. Być może dużo ludzi nie wie, że jest granica zawzięta. Zobaczymy, czy ten pojedzie. Nie ma takiej opcji. Puszczą. Dzisiaj od północy właśnie granica jest pozawierana. Tak, ja już jest w Cieszynie, tutaj po lewej stronie Olza, po prawej, sorry, po lewej stronie bana ze Brzydowice Cieszyn. Wyremontowano bana już. Po prawej stronie Olza i granica polsko-czeska. Cieszyn, Boguszowice, most graniczny na ekspresówce. Słuchajcie, ruch praktycznie zamarł na tym moście. Żadnych aut. Jak wszyscy wiemy, od północy zawrzyte są granice państwowe. Nic, nic, kompletnie nic, zero ruchu. To tylko tutaj koło mnie auta jeździ. A tak to, że widział na granicy wojsko, policję, także normalnie jakby stan wojenny był. Totalnie zamarł ruch na moście. Kordon sanitarny na moście. Jest wojsko, jest policja. I jest też chyba żandarmeria. Tak, no to właściwie wojsko to jest żandarmeria. Ale tutaj chyba też nie pojedziemy. Tak blisko przelazi nie wydymy. Tam jest straż graniczna i oni będą z kamerami tam leży. Jeszcze nie było. Ruch na moście przyjaźni zamarł. Trzeba pamiętać, żeby też unikać dużych skupisk ludzi. Wszystkie knajpy zginęły po łaszczach. I pusto, pusto, pusto.
widać patroli. Oni dopiero staną o północy. Tak, to już mamy Olza w Cieszynie. Tam widać czeski Cieszyn, ale tylko widać, bo wleźć tam nie wolno. Mamy tutaj, tam widać może na moście patrol, granice o północy zamkli. Jak widać, nie ma żadnego ruchu na moście. Przyjaźni, tam most wolności też zamknięty. Nie mogę tego bezpośrednio filmować, bo nie wolno. Ale takie oto mamy czasy. Wynał z roku, w którym mijał dokładnie 100 lat od ustanowienia tej granicy. Mamy taką sytuację, że nie wolno jej przekroczyć. Wszędzie tam krajobył, gdzieś stoi wojsko, stoi policja. Tam widać kordon sanitarny. I wszyscy ci, bo tam na tym moście można przejechać od strony Czech. Wszyscy ci, co będą chcieli wjechać do Polski, muszą przejść kwarantannę. 2 tygodnie. Co tutaj się dzieje? Widać? Granica zawdzięta. Duże zamkowe, w Cieszynie też zawrzyte. No i niestety nikt nie wlezie, nie wiadomo też do czeskiego Cieszyna. Nie ma takiej opcji. Jakiś kordon sanitarny. Służba celno-skarbowa. Tak, to jest Cieszyn. No i widać, co się stało. Granica zablokowana. Nie ma opcji, nie wyjdziesz. Fajnie, jadę do chałupy. Kurde, to pierwszy hamulce, nie? Widoki tutaj w rejonie Dębowca. Widać Strzyczne, Czantorię, Klinczok. Kurde, zaczyna mi to trzeć. Pewnie klocek się używa. A tu sklepy rowerowe zawrzyte. I co teraz? Internet. Jawnie nam przypominają, że ginał wywie welunek. Bo do tego welunku to jeszcze... Sytuacja jest taka, że jakby wprowadzili w Polsce stan wyjątkowy, to welunek by trzeba było przenieść. To jakby welunek był najważniejszy akurat w tej sytuacji. Niektórzy też nie myślą.
fajne tereny tutaj. Takie na trenowanie tej asfalty też jest fajne, takie do fosy. Chociaż w ostatnim czasie modne stają się gravele. Tak, ja jest w lesie, w którym Paweł przekręcił film o gravelu. Także pozdrawiam. No a to jest niedaleko Kruchnej w zasadzie. A dróżka tu jest dość fajnie zrobiona. Widać, że to było niedawno robione. Jeszcze takich dziurów nie ma. Kurde, to pieruńsko. To tam mostek jest. Fajnie. Kurde, no teren boski wręcz. Ale tam się wyjedzie. No teraz się będzie brać już kuchołki. Bo sam zaczyna się robić coraz to zimniej. I ma być przymrózek. A ja na to za bardzo nie ma gotowy. Bo czasami, że jest to jada. Żeś wyjechał i żeś zaznaczył. Słupek Komory Cieszyński. TK. Czekał tu na mnie. Żeby dotknąć. Dobra. W takich oto okolicznościach. Zobaczymy, może jeszcze jakieś inne kolik wydą. Prawda, nie było to w żadnych planach, żeby tu szukać. Jest dynał rozleciany. Jest rozleciany. Słuchaj, taka. Znaczy się, że trzeba tu będzie jakoś eksploracja zrobić. Dobra, no nie mamy czasu za bardzo na łażyni, ale już wiemy, że mamy kolejne miejsce za słupkami. Teraz pytanie, kto pojada. Widać tylko, że to jest taka dość głupia sytuacja, bo jest pół marca, nie? A my nadal nie mamy zrealizowanego tematu ze słupami granicznymi trusko-austriackimi. Tam jest właśnie też problem w rejonie Zebrzydowic teraz, bo generalnie rzecz biorąc ta eksploracja miała być już dzisiaj. No ale sami widzicie, co się dzieje, bo część tej eksploracji miała być na granicy państwowej, obecnej granicy państwowej polsko-czeskiej. No jak widzicie, nie jest to wskazane, żeby się tam szwindać, bo jest i wojsko, i policja, i straż graniczna, służba celna i wszelkie maści rozmaite jakieś tam służby. No wszystkim winien jest koronawirus. Jak wiemy, w Polsce jest ogłoszony stan zagrożenia epidemiologicznego. Zobaczymy jeszcze. U nich to na pewno będzie dużo, dużo więcej. Jest noc 2. Tak gnał co 100 metrów są. Przeważnie. Tam są stawy dali. Tam coś widzę. Jest na rogu. Żeby to było gnał 100 metrów. Nie, to jest zwykły kamień. Ja witam, ja już jestem na terenie zaborza.
przy kościele. Jakżeś tu o 12 jechał, to trwała msza w tym kościele i ten farusz prawdopodobnie chyba sam do siebie śpiewał. Tutaj mamy też informacje o tym całym świństwie, koronawirusie. Myć ręce, unikać dotykania oczu, nosa i ust. Dezynfekuj powierzchnie dotykowe. Dezynfekuj swój telefon. Nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu. No to dla rowerzystów szczególnie. Ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie często myli. Aha. To generalnie rzecz biorąc profilaktyka najważniejsza. No niestety, cała ta nasza dzisiejsza ryza i pewnie jeszcze następne, oby nie, w cieniu tego, co się dzieje. Myśmy to widzieli na własne oczy, zawrzyta granica. No niestety, no mamy taką sytuację, jaką mamy. Ale to zmienia. Tak, to już jest miliard do życia, tutaj ligota. O, paczkomat się pojawił. Fajna sprawa. Mamy przy kościele. Tutaj mieliśmy być na mszy. Niestety ograniczenia spowodowały, że nie byliśmy. Kościół oczywiście udzielił dyspensy. Taka sprawa jest, że miały być rekolekcje. No ale niestety zostały odwołane. No, słuchajcie, Józef w Ligocie, w Gardowicach. Już kończymy tę naszą rajzę. Wyją syreny. Także nie wiem, co się dzieje. Jeżeli wyją syreny, no to to jest strażacka syrena. Czyli pewnie coś tutaj się stało. Znaczy, no na pewno się jakaś się stało. Bo tak to ja idę się nie byli. No i cóż, no. Kończymy tę naszą rajzę. Ile tamtych kilometrów wyjdzie, to teraz mamy napisane wszystko na dole ekranu. Link do tego filmu od Pawła C. o tym gravelu w tym lesie, co był też kręcony, też jest w opisie. I no cóż, no. Niedziela 15 marca 2020 roku przechodzi do historii pomału. Jako kolejny dzień tego roku. Wyje. Rok. Teraz będzie chwila przerwy, zaraz będzie drugi rok, potem jeszcze trzeci. Tak jest, drugi rok, czyli to jest alarm. Cóż powiedzieć jeszcze. Powiem tak, że czasami jest tak, że ten, kto lubi jeździć na rowerze, to czuje taką wolność, taki odpoczynek psychiczny i taką radość. Ruch, oddech, wolność, energia, radość. To jest hasło rower. I no, wtedy, kiedy zabrakło nart, niestety odgórne zarządzenia, a i też śnieg stopnił, także chyba wiedział, że to jest koniec tego sezonu narciarskiego, tego sezonu trudnego, ale udanego.
trudny sezon narciarski pod względem warunków. Ja to oczywiście wszystko godą pod koniec filmu z zakończenia sezonu. W tym dodatkowym klipie nagranym 14 marca 2020. No i oczywiście no, nie byłoby mowy nawet, żebym nawet dzisiaj już przy bardzo dobrych warunkach kontynuowali sezon narciarski, dlatego że no, rozporządzenia rządowe o zakazie zgromadzeń powyżej 50 osób no, są jak najbardziej przestrzegane i to muszą być przestrzegane. I tutaj nie ma co się patrzeć na jakieś tam aminozje polityczne. Po prostu to, co go dają, trzeba przestrzegać. Co prawda powiedzieli, żeby siedzieć dzisiaj w chałupie. No ale to nie jest rozporządzenie rządowe. Żeby wszyscy siedzieli w chałupie. Jeżeli by tak było, no to ze wszystkich musiała policja pilnować, żeby w tych chałupach faktycznie siedzieli. Nie widzieli dziś o to, jak wyglądają zamknięte granice. Oczywiście no one nie są tak całkiem zawyte, bo towary mogą przejeżdżać, ale ludzie już nie. Jedynie tam te wyjątki, które tam są wymienione, czyli mieszkasz w strefie przygranicznej, a robisz po drugiej stronie granicy, no to możesz przejść, nie? Do roboty. Czy jesteś cudzoziemcem, ale masz żonę w Polsce i dzieci, no to też możesz przejść, bo de facto cudzoziemców właśnie nie wpuszczają na teren Polski. O północy granice zamykają także Czechy. Także widzimy, no, jak chwieje się ta strefa Schengen w obecnej chwili. Wiemy, że są inne granice w Europie też pozamykane. Unia Europejska no niestety reaguje, ale fest nie skoro. Późno. Niby, że ileś tam tych pieniędzy nam przyznali na walkę z tym koronawirusem. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. Mamy wielką nadzieję, że wszystko będzie lepiej, że ci, którzy zachorowali, się wyleczą i już to świństwo pójdzie stąd. No, trzeba być optymistycznie nastawionym. Wygramy tę walkę. Nie dajmy się zwariować i przestrzegajmy wszystkiego tego, co nam mówią. Nie patrzmy na względy polityczne i po prostu stosujmy się do tego, co mówią nam ludzie kompetentni i ci, którzy się znają, jak z tym pierwszym walczyć. Tutaj wielkie słowa uznania do wszystkich doktorów, co z tym walczą. Dobra, kończymy ta rajza w trudnej atmosferze. Ale kończymy, no nie ma wyjścia. Jest już prawie 7 wieczór. Jeszcze tam jakieś jasności na niebie są, ale już jest zima. Jestem pewny, że temperatura spadnie poniżej zera w nocy. Fajnie by się z rana jeździło na nartach, ale o nartach już musimy zapomnieć. No i cóż, no i tyle z mojej strony. Czujcie się wszyscy ciepło, nie chorujcie, żebyśmy się mogli zaś widzieć na następnej rajzie. Trzymajmy się.